Witam Was. To mogą być największe protesty w historii Kanady. Dobrze zorganizowane logistycznie, dobrze zorganizowane PR-owo i medialnie, no i przede wszystkim przełamano barierę zamilczenia. Można tych ludzi wyzywać od faszystów, od antyszczepionkowców, ale nie udało się ich zamilczeć. Na mediach społecznościowych wielu ludzi zadawało sobie pytanie, no jak to jest, że w Kanadzie ludzie się ruszyli, pojechali protestować, pojechali przez pół kraju nierzadko, a w Polsce nie chce się ludziom ruszyć dupska. Tutaj jest pewna pułapka, zbytnie uproszczenie, ponieważ my patrzymy na te protesty jako coś spontanicznego. Kierowcy ciężarówek się dogadali, wyruszyli w podróż i mamy to, co mamy. Ludzie zaczęli się do nich przyłączać. Widzimy filmy, jak ludzie na trasie stoją i machają, na parkingach przynoszą prowiant. To nie jest do końca tak. To jest, tak jak mówiłem na początku, dobrze opracowana logistycznie i PR-owo akcja, która okazuje się jest też akcją polityczną. Więc zapraszam. Zacznijmy jednak od największego przegranego, przynajmniej tak mi się wydaje, najfajniejszy Kanadyjczyk, Justin Brewka Trudeau, uciekł. Uciekł na kwarantannę mimo negatywnego testu na COVID. To jest chyba pierwszy przypadek na świecie, że ktoś, kto otrzymał negatywny test COVID-a i tak udaje się na kwarantannę. No ale wiadomo, przezorny, zawsze ubezpieczony, z Omikronem nie ma żartów. Justin Trudeau dzisiaj, czyli 31 grudnia, napisał, że zrobi sobie kolejny test i wyszedł on już pozytywny. Tam się od dzieci zaraził, nie wiem czy od swoich, czy nie swoi. W każdym razie teraz to już na pewno nie wyjdzie do protestujących, bo będzie musiał być na kwarantannie. A to właśnie po takich gestach poznać, czy mamy do czynienia z prawdziwym mężem stanu, który stanie naprzeciwko zdenerwowanego ludu, nawet za policyjnymi tarczami, ale jednak wyjdzie do ludu. Od jakiegoś fiercyka, który jest fajno Kanadyjczykiem, pięknie się ubiera, nienagannie się wysławia i mówi, jak to fajnie być tolerancyjnym. Ale z drugiej strony ten fajno Kanadyjczyk wprowadził jedne z najbardziej restrykcyjnych obostrzeń covidowych na świecie. Mamy już drugi rok i słyszymy w mediach, u nas również, prawda? W niektórych krajach restrykcje są luzowane. Omikron odpuścił czy nie odpuścił, w każdym razie mamy o wiele mniejszą zjadliwość. A tutaj nagle Justin Trudeau doszedł do wniosku, że przykręcamy śrubę. To jest ten czas, by przykręcić śrubę. I 15 stycznia wyszło nowe prawo, które uderzyło w kierowców ciężarówek. No i wiadomo, że w takich okolicznościach kierowca niewyszczepiony nie będzie balastem dla firmy przewozowej, no bo nie dość, że nie będzie mógł jeździć przez ten tydzień czy dwa, trzeba będzie mu wypłacać pensję i trzeba będzie zapłacić za hotel czy tam za inne obozy kwarantanny. Tak więc wszyscy wiemy, że to są ostatnie dni niektórych ludzi w branży, jeżeli nie będą chcieli się wyszczepić. Prasa mainstreamowa podaje, że 85% kierowców jest wyszczepionych. Owszem, jest. Tyle, że już nie każde medium dodaje, że dwoma dawkami. No i zgaduję, że według nowego prawa dwie dawki to jest za mało, żeby nie kwalifikować się na kwarantannę, a brak informacji, ilu kierowców dostąpiło trzeciej dawki, jest też informacją. Co należy dodać? Identyczne prawo zostało też wprowadzone w USA, więc to nie za bardzo pomoże, jeżeli Trudeau by się ugiął, a ja myślę, że się nie ugnie, że on sobie tam w swoim bunkrze siedzi i będzie bardzo stanowczy. Tak jak wtedy, kiedy mówił o wielkim resecie, Build Back Better i zapowiadał te wszystkie restrykcje, to on jest teraz bardzo, ale to bardzo twardy, ale przede wszystkim bezpieczny. To będzie próba sił. Będą, jeden drugiego będzie brał na przeczekanie. Trudeau, można powiedzieć, bardzo wysoko podbił poprzeczkę, no bo dopiero zaczyna dzisiaj kwarantannę, nie wiem, tydzień albo dwa.
Zobaczymy, jak to będzie. Aczkolwiek widzieliśmy z filmów, że był znoszony prowiant, że ludzie jednak, przynajmniej na prowincji, no bo nie wiadomo, jak to jest w wielkich miastach, bardzo, ale to bardzo ciepło witali. Były fajerwerki na przejazdach konwojów. Naprawdę to pięknie wyglądało, ale właśnie ile w tym jest spontaniczności, a ile jest zaplanowanej akcji. Może jeszcze zanim przejdziemy do samych organizatorów, no to troszkę o genezie. Bo to nie było tak, że ktoś się skrzyknął i mówimy, jedziemy do stolicy. Nie, nie. Ta rozmowa dojrzewała już od kilku miesięcy na forach branżowych, w czasopismach branżowych. Wiemy, że branża przewozowa ma w Kanadzie kłopoty, łańcuchy dostaw kuleją i kiedy dowiedziano się o nowych restrykcjach, no ludzie doszli do wniosku, że to będzie jeszcze jedno utrudnienie, że na takie posunięcie to był czas rok temu, a nie teraz, kiedy no wszyscy myślą, że to są ostatnie tygodnie i restrykcje będą odpuszczane. A tutaj mieliśmy coś odwrotnie. Tutaj mieliśmy przykręcenie śruby. I to dojrzewało. Dojrzewało w ludziach. Co do niektórych trafiło, że albo stracą robotę, albo zostaną oddelegowani na trasy krajowe, które, jak możemy zgadywać, są gorzej płatne. I tutaj okazuje się, że protestu nie zorganizowali kierowcy ciężarówek, ale środowiska powiązane z konkretną partią polityczną, z partią prawicową, ale nie mainstreamową. W polskich mediach w ogóle nie zauważamy wątku politycznego. W mainstreamie mamy antyszczepionkowców i mamy faszystów, a media niezależne dziwią się, dlaczego tego oddolnego protestu nie chcą przechwycić konserwatyści, czyli główna partia opozycyjna. Tak, mamy tutaj szefa konserwatystów Erwina Ołtoli, któremu no nie chciało wręcz przez usta przejść, że popiera konwój wolności, no bo tak się tutaj ta główna akcja medialna nazywała. Otóż to towarzystwo, mimo że tam jedni są progresistami, jedni są konserwatystami, to są oni są po jednych pieniądzach, jeżeli chodzi tutaj o te kwestie. I na przykład konserwatysta doszedł do wniosku, i tutaj mamy świeży artykuł sprzed kilku dni, żeby można było iść na rękę kierowcom, ale nie, że wycofamy się z tego prawa, ale że może więcej punktów szczepień, żeby było im łatwiej, żeby się w kolejkach nie musieli ustawiać, albo zróbmy kampanię informacyjną, żeby jednak ich namówić, przekonać naukowymi argumentami, więc mamy tutaj tego typu podejście. A za protestami stoi środowisko powiązane z prawicową partią Maverick. I tak, organizatorem i rzecznikiem, tak? To nie jest spontaniczna akcja, to ma rzecznika, który chodzi po mediach, również amerykańskich, prawicowych. Organizatorem jest Benjamin Dichter, aktywista polityczny, a zbiórkę rozkręciła Tamara Lynch, właśnie z Maverick Party, która jest sekretarką w tej partii i można podejrzewać, że skoro jest tam no, osobą, która właśnie ogarnia różne tematy, że brali w tym udział aktywiści i politycy Maverick Party. To jest całkiem świeża opcja polityczna, to ma tam bodajże z 2 lata, no, opisują na Wikipedii lewicowej, że jest to skrajna prawica. Chciałaby nawet, nie wiem, czy oderwanie, większa autonomii chyba dla zachodu Kanady. Tak głęboko nie wchodziłem. Wystarczyło mi tylko tutaj przekonanie się, że jest to projekt polityczny. No i właśnie, i z jednej strony musi być wyzwalacz, problemy w branży. Widzimy, że niektórzy mają nóż na gardle i po prostu stracą robotę i to zostało podchwycone przez polityków. Więc tutaj nie można się dziwić ludziom, jak to jest, ci mogą, a my nie wychodzimy, tak? Z jednej strony to musi być wyzwalacz i to nie jest tak, bo jest COVID i to już jest wyzwalaczem. To musi być konkretne, tak? W taką i w taką grupę to uderza i muszą być maherzy polityczni, którzy to
organizacyjnie i medialnie zorganizują. Udało się to zorganizować, ale ja myślę, że tam też oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, jest potrzebne to nieuchwytne coś. No i to tyle ode mnie. Dajcie znać, co ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Pamiętajcie, że na głównej stronie nie ma wszystkich ostatnich filmów, więc jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy coś was nie ominęło, to kliknijcie proszę w zakładkę wideo, ewentualnie w zakładkę playlisty, gdzie można by było poszukać czegoś tematycznie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Wam wszystkim, że wchodzicie, oglądacie filmy, piszecie komentarze, oglądacie filmy w playlistach, oceniacie filmy, ale przede wszystkim, że jesteście i że pamiętacie. Bardzo wam dziękuję, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.